Magdalena Różdżka. Zostaw go, słyszysz? On jest niewinny. Julia Pietrucha. Znalazłam go w wannie. Już nie żył. Oraz Robert Makłowicz. Zabili go, ale uciekł. Dlatego zrobimy to według mojego przepisu. Potrzebny będzie lód. Występują przeciw męczeniu karpi w hicie na święta Karp z lodu. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Pana witam. Dzisiaj robimy tutaj małą wigilię, także w razie czego zapraszam, taką symboliczną, jeśli chodzi o karpia. Pamiętam, będąc dzieckiem, patrzyłem do wanny na mojego przyjaciela karpia i zawsze myślałem, że to będzie jeden z tych gości, których zaprosimy do stołu. Ale potem zawsze on znikał. Od tego momentu zastanawiałem się, co się dzieje z tym karpiem, dlaczego mieszka u mnie w domu przez około 2 tygodnie, a potem znika. I ten jeden karp pokazuje, że takich karpi mamy, na przykład w tym roku to jest 15 tysięcy ton, to jest około 7 milionów sztuk takich zwierząt, które są przenoszone żywe ze sklepów na nasze stoły. Po co? Bo podobno taka jest tradycja, tylko ta tradycja jest bardzo niedługa. To były czasy niedoborów, kiedy nie było w sklepach nic i władze rzucały karpia 2 tygodnie, 10 dni, tydzień przed, rzucały na stół. I wtedy ten karp musiał być w ten wannie. Chodzi o to, żeby ten karp w drodze od hodowli na nasze stoły był traktowany jak żywe stworzenie. Nie kupuj żywych karpi, nie zabijaj ich byle jak. Każdy z nas, który tą rybę kupuje, musi ją potem zabić. Natomiast w ustawie o ochronie zwierząt mamy jasno powiedziane, że do tego służą ubojowcy, przeszkoleni do tego ludzie. Czyli zabijanie musi być w ten sposób robione, żeby to zwierzę jak najmniej cierpiało. I o to nam chodzi i będziemy dążyć do tego, jeśli chodzi o zmianę prawa. Święta to dla nich czas zbiorowych egzekucji, tłoku w akwariach, pakowania w folię i powolnej śmierci. To jest draństwo, żeby tylko karpia tak katować i go wstrzymać, że powiem, nie ludzkiej, tylko nie karpich warunkach. A po drugie, ten karp, który jest tak przytrzymywany, on jest pod stresem, w związku z tym to mięso jest niesmaczne. Więc jakby również takiego kulinarnego punktu widzenia, ten karp powinien być zabity jak najprędzej i trzymany w lodzie. I on będzie równie smaczny, albo będzie smaczniejszy od tego, który się morduje w miednicy. Oszczędź rybom cierpienia. Weź udział w akcji Klubu Gaja. Lód lubi karpia, karp lubi lód. Jeżeli w tym roku ma być sprzedanych około 7 milionów karpi i większość z nich zostanie przeniesiona ze sklepu do domu w stanie żywym, bardzo często zawinięta w woreczek foliowy, to my się z tym po prostu nie godzimy. W tamtym roku została zmieniona ustawa o ochronie zwierząt. Ryby także są już kręgowcami, więc wymagają tak samo jak inne kręgowce naszej opieki i zabijania w sposób humanitarny. To, co się dzieje przed świętami, po prostu jest dla nas nie do przyjęcia i żadna tradycja, moim zdaniem, nie uświęca barbarzyństwa. Więcej na www.klubgaja.pl.